Turysta upadł w stromym terenie na szlaku na Rysy. I co wygląda jak zwykle? Przylecieliśmy, zjechali, zapakowali do nas i wróciliśmy do Zakopanego. W jakim stanie jest turysta? Ma dość mocne obrażenia głowy, dużo ran takich tłuczono-szarpanych, mocno z tego krwawił. Złamane przedramię, poszarpane dłoń i dużą ranę kolana. To był wysoki upadek z wysokości, no, dłużej? Około 100 metrów, prawdopodobnie potknięcie, bo to młody, wysportowany człowiek, dość dobrze przygotowany, także to chyba nieszczęśliwy wypadek. A co ze śniegiem? Czy on jeszcze zalega na szlakach tatrzańskich? Miejscami, ale już w niewielkich ilościach. Widzimy, że helikopter wystartował ponownie, czyli kolejny wypadek. Tak, zdarzył się wypadek tatrzański na zamarłej turni. Tam już w partiach podszczytowych jest uraz kostki.